temat jest nieaktualny, niestety chyba zbyt aktualny, co jest no, powodem do troski, jakiegoś zaniepokojenia, oględnie rzecz ujmując. I mówimy o tym temacie nie tylko z perspektywy prawda, akademickiej, badawczej, ale no, siłą rzeczy także z perspektywy obywateli, obywateli Polski, obywateli Europy. Oczywiście z tym problemem mamy do czynienia w Polsce. Nie od dziś. Ostatnio ten problem jest zdecydowanie zauważalny w naszym kraju, ale też dobrze wiemy, że jest to problem nie tylko w naszym kraju istniejący, funkcjonujący. Jest to problem znacznie szerszy, ogólnoeuropejski, czy wręcz w pewnych aspektach problem globalny. Definicja skrajnej prawicy jest sprawą bardzo nieoczywistą, kontrowersyjną. Widzę, że tutaj z tego rodzaju definicję mamy w zapowiedzi spotkania. Jest to jedna z możliwych uprawnionych definicji. No, oczywiście mamy do czynienia w tej przestrzeni terminologicznej z różnymi terminami niejednoznacznymi, często bliskoznacznymi. Mamy do czynienia z pojęciem skrajnej prawicy, mamy do czynienia z pojęciem radykalnej prawicy, mamy do czynienia z pojęciem nacjonalizmu, xenofobii, także z pojęciem historycznie ugruntowanym w doświadczeniu XX wieku, jakim jest faszyzm, ale także neofaszyzm. Dużo mówi się o prawicowym populizmie. Nie tak dawno temu uczestniczyłem w międzynarodowym projekcie Chatham House pod hasłem populistycznego ekstremizmu, więc mamy sporo różnych terminów, które w obiegu się pojawiają. Nie wszystkie one są oczywiście rozumiane tak samo, no ale sam fakt, że tych terminów jest tak wiele, świadczy o tym, że no, zjawisko jest znaczące, tak? Są podejmowane wysiłki w kierunku opisania tego zjawiska, nazwania. Ja mogę nieskromnie powiedzieć, proszę Państwa, że należy do tych osób, które zajmowały się tym tematem, zanim to było modne. Niedawno pewien prawicowy bloger napisał, ja byłem antysemitą, zanim to było modne. Teraz moje poglądy są szeroko rozpowszechnione. Niestety chyba jest mi dużo racji. Ja ponad 20 lat temu popełniłem książkę wydaną przez Instytut Studiów Politycznych PAN pod tytułem Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii. No, wtedy wydawało się, że ten temat neofaszyzmu jest takim tematem no, jednak marginalnym w Europie. Dosyć egzotycznym. Dzisiaj okazuje się być tematem dyskutowanym i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to, co próbowałem w tej książce między innymi zaproponować, proszę Państwa, to była moja własna definicja faszyzmu i neofaszyzmu. Tych definicji jest wiele ujęć. Uważam, że moja jest co najmniej równie dobra jak inne i da się zmieścić w jednym zdaniu w zasadzie. To jest zresztą zaleta książki, prawda? Jeżeli można główną tezę zmieścić w jednym tweecie, żeby litera nie było, ale można by to zrobić. Otóż, proszę Państwa, ja bym twierdził, że rdzeniem ideologii faszyzmu i neofaszyzmu jest wizja totalnej kulturowej homogeniczności, totalnej kulturowej jednolitości. W ramach jakiegoś terytorium, czy prawda, wyobrażonej wspólnoty, najczęściej jest to wspólnoty narodowe. I no, gdybyśmy w ten sposób postrzegali faszyzm i jego korzeń ideologiczny, to łatwo zauważymy, że tego rodzaju wizja pojawia się współcześnie, także w naszym kraju. To niekoniecznie jest wizja, która musi być
poszło na pod swastyką i portretem Hitlera. No, to są raczej takie bardziej kuriozalne przypadki, ale to jest wizja, która może równie dobrze być głoszona pod hasłem Polska dla Polaków. Jest to hasłem jak najbardziej opisującym taką właśnie wizję totalnej kulturowej homogeniczności jako stanu pożądanego. Może się taka wizja pojawiać pod sztandarem krzyża celtyckiego, który jest takim współczesnym ekwiwalentem funkcjonalnym symboliki faszystowskiej lat 30. i 40. I neofaszyzm ma różne oblicza, wygląda różnie nieco w różnych krajach, ma swoją specyfikę lokalną często, ale tym, co łączy te różne ruchy, nie lub bardziej znaczące politycznie w różnych krajach Europy, jest właśnie, raz jeszcze powtórzę, idea totalnej homogeniczności kulturowej, która wyrzuca poza nawias wyobrażonej wspólnoty wszelką odmienność, jakkolwiek postrzegamy, wszelkie mniejszości, czy to etniczne, czy to rasowe, tak, czy to wyznaniowe, czy stygmatyzowane ze względu na styl życia, orientację seksualną i tak dalej. Wszystko to, co w przypadku polskim nie pasuje do takiego stereotypu tak zwanego prawdziwego Polaka, który jest takim bardzo sztywną taką figurą retoryczną w dyskursie skrajnego nacjonalizmu bliskiego nam faszyzmowi. Więc problemem, z którym mamy do czynienia w wielu krajach, myślę, że w Polsce zwłaszcza i zwłaszcza w ostatnim czasie, jest wytyczenie takiej wyraźnej linii demarkacyjnej pomiędzy ruchami politycznymi skrajnymi, ekstremistycznymi, rasistowskimi, ksenofobicznymi z jednej strony. To są takie ruchy, które są z definicji zwrócone przeciwko demokracji jako takiej, przeciwko podstawowym wartościom demokratycznym. Z drugiej strony mamy spektrum prawicowego mainstreamu, prawicy konserwatywnej, prawicy demokratycznej. Nie ma nic złego w poglądach prawicowych czy konserwatywnych. One są jak najbardziej uprawnione w społeczeństwie demokratycznym, ale problem pojawia się wtedy, kiedy okazuje się, że w praktyce życia społecznego czy życia politycznego oba te bardzo, wydawałoby się, odmienne stanowiska zaczynają się niebezpiecznie zbliżać i w praktyce okazuje się, że bardzo trudno takie rozróżnienie przeprowadzić. Takie rozróżnienie jest bardzo ważne w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, gdzie pomimo oczywiście różnych zapytań, różnych kontrowersji, no jednak trudno sobie wyobrazić, aby na przykład parlamentarzyści CDU chrześcijańskiej demokracji Angeli Merkel uczestniczyli w jakichś wspólnych imprezach czy przemarszach ulicznych z działaczami neonazistowskiej partii NPD na przykład. Prawda? Jest to jakby wręcz poza wyobraźnią polityczną charakterystyczną dla Niemiec, ale też trzeba sobie wyobrazić, aby konserwatyści brytyjscy maszerowali ramię w ramię z neofaszystami z BNP, z Brytyjskiej Partii Narodowej. Tymczasem w Polsce mamy do czynienia z tego typu dziwnym zjawiskiem, które obserwujemy co roku, na przykład 11 listopada, prawda? Kiedy mamy do czynienia ze spektakularnym przemarszem organizowanym przez bardzo skrajne ruchy, takie jak ONR. To jest impreza, w
której uczestniczą dość licznie, prawda, przedstawiciele właśnie tych środowisk prawicowo-konserwatywnych, które no, tak z natury nie są faszyzujące, przynajmniej nie są w ten sposób automatycznie kojarzone. Więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju niejasnością, z pewnego rodzaju zamieszaniem, że jest nie tylko zamieszaniem w odniesieniu do jakiejś tam terminologii politologicznej, ale myślę, że odzwierciedla pewnego rodzaju zamieszanie w świecie wartości, pewnego rodzaju dezorientację, jeśli chodzi o te podstawowe rozróżnienia, które w społeczeństwie demokratycznym są bardzo istotne. I to myślę jest jeden z ważniejszych problemów w naszym kraju. I jeszcze jedna uwaga, tak jak powiedziałem, ten problem nie jest zupełnie nowy w Polsce. To nie jest tak, że on się pojawił u nas 2 czy 3 lata temu. Choć rzeczywiście na podstawie codziennych obserwacji Stowarzyszenia Nigdy Więcej możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich 2-3 lat ten problem niewątpliwie nabrał wymiarów bardzo groźnych, co się wyraża zdecydowanym wzrostem liczby ataków, aktów agresji, przemocy czy gróźb wobec wszelkich mniejszości, które są przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej w tak zwanej prymatnej księdze codziennie rejestrowane. Ale Stowarzyszenie Nigdy Więcej powstało już ponad 20 lat temu, proszę Państwa, i już w połowie lat 90., kiedy zaczynaliśmy o tym mówić, ten problem istniał. I już ponad 2 dekady temu mieliśmy do czynienia z przemocą rasistowską i ksenofobiczną w naszym kraju. I myślę, że zaniedbania, jeśli chodzi o przeciwdziałanie rasizmowi, neofaszyzmowi, no ale także szerzej mówiąc o to zaniedbania, jeśli chodzi o krzewienie kultury demokratycznej w naszym kraju, są wieloletnie.